Dzień dobry, widzów, widzowie. Słuchajcie, przykra sprawa, bo ten oto pan kuń leci do mechanika, ale są też dobre plusy dzisiejszego odcinka, ponieważ ziomek otwiera wypożyczalnię i kupił M2, nową M2, więc zostawiam tego wariata i biorę nową M2, potestujemy sobie dzisiaj M2, jak to wygląda, jak się tym jeździ. O, rezerwa jeszcze. Idziemy zostawić, bo zawieszenie stuka, wahacze znowu, kolejny raz wahacze, przy tym zawieszeniu na R-Ride to jest tragedia. Ja to wymieniam co najmniej raz na 2 miesiące, 3, ale teraz jakiś patent zrobimy, mi mechanior powiedział i ogarniemy to. Więc tego wariata zostawiam mechanika i bierzemy M2, później zrobimy też sobie porównanie, nie w tym odcinku, ale w którymś z odcinków, porównanie M2 kontra Mustang. M2 ma bodajże 540 koni i też gubi trakcję, słyszałem. Dzisiaj jest mokro, więc zapowiada się ciekawie. Dobra, widzimy się u mechaniora i zaraz wam dam całe info, co i jak. Jeżeli chcecie wynająć sobie takie autko, M2 nową, link ma się w opisie i obrębie Jeleniej Góry najlepiej, najbliżej. Tu na miejscu jest wtedy wszystko. Ale do innych miast chyba też dowozi majster, więc jak co, to link w opisie. Dobra, zostawiam tego. Jest tu wariacik, dzień dobry. Hej, hej. Ziom właśnie wypożyczalnię otwiera i będziecie mieli M2 do wynajęcia, a ty też będziesz dowodził gdzieś na tym? Na... Tak, i będziemy jeszcze organizować eventy, czyli spotkania gdzieś tam na jakiejś torze krzywej, w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie też. Będziemy jeździć z tym autem i paroma innymi. Zajawa. I tak, i sobie będziemy latać. Zajebioza. A tu też widzę, Mustang twój, nie? Nie wiem, pamiętacie, może był wcześniej w odcinku jeszcze ten Mustang? To jest 3.7 i wsiadłeś teraz w M2. Tak. I jak się jeździ? Nie, no mega jest. No, robi wrażenie, wiadomo, nowy samochód. Ja jeszcze powiem ci, M-ką nie jeździ. Jest mimo AMG wszystko, jest niebezpieczna i bardzo bezpieczna, bo kontrola trakcji jest tak, masz różne etapy, chyba tam jest 6 etapów, a nie, 10 etapów kontroli trakcji. Jak masz tą maksymalną, ciężko jest się rozwalić, ale jak ktoś jak ma ktoś talent, potrafi, to może. Nie, no jak ty się jeszcze nie rozbiłem. To bober, nie bober? No taki mini bober. Mini bober! A no jest, pół bober. Mini bober. Pół bober, jest okej. Elegancko. Zobaczycie też z mojej perspektywy, będę nią latał, bo tak najlepiej. Ale fajnie, fajnie to wygląda, karbonik. Zaraz wsiądziemy, pierw tego zostawię wariata i... No i pojeździmy chwilę, a później chcemy zrobić jeszcze porównanie, ale to za jakiś czas właśnie ciekawe, mówiłem wcześniej. Ciekawe. Że Mustang, ile tu jest koni? No tu jest ogólnie, one fabrycznie mają 460, ale bardzo... Często, 460. 460, ale bardzo często wypluwają dużo więcej niż producent. Nie chcę skłamać, dlaczego, bo gdzieś tam, nie wiem, czy to one są pomiary robione gdzieś w Stanach, czy gdzieś tam one są mierzone na kołach. Aczkolwiek wypluwają po 500, gdzieś tam przy małych modyfikacjach, czyli do lotów i tak dalej, 540 nawet wypluwają. Bez żadnych chipów praktycznie seryjnie, nie? Więc, to 2 tony waży, nie? Więc to tonę 800. Tona 800, no. No. No to jak Mustang, jestem ciekawy, jakby jest. To, jak to pójdzie, nie? Tylko ja na starcie raczej i tak trakcję zgubię, tak czy siak. W Mustangach są tragiczne te trakcje. Sam zresztą wiesz, bo jeździsz. W Mustangach, tak? No, o, tak, tak. Że to gubi jak głupie. Gdzie? Dobra, zaraz testujemy. Let's go. Jesteśmy w MŚ-ce. Tu się odpala bodajże. Wydech oczywiście głos. M2 tryb. Klikamy jeszcze tutaj. Wyłączamy traction. Biegi so. No i trzeba wyjechać jakoś porządnie stąd. O kurde. Mi o to tym jak głupie. Dobra, włączymy trakcję, bo strach jest. Silnik już jest ciepły, bo rozgrzany był wcześniej. Więc spokojnie, nie pałujemy na zimnym. O, tu jest w ogóle 2,5 gwiazdki drift. Poziomy driftu, lol. Kurde, powiem wam, z trakcją to jedzie przyjemnie. Ale jak wyłączymy trakcję, to jakbyśmy jechali po lodzie po prostu. Ja pierwszy raz siedzę w MC w ogóle. I to jeszcze M2. Ona waży tyle co Mustang. To na 800, ale jest konkretnie. Taka M-ka kosztuje 400 tysięcy, 450 z salonu. Całkiem sporo. Ale powiem wam, że pojeździłem AMG, pojeździłem wszystkim i chciałbym jeszcze spróbować M3 na czterobucie. Znaczy tam jest X-Drive, tak? Bodajże w BMW. Coś takiego. Mega bym się chciał tym przejechać, ale tu jest naprawdę przegięcie. Fajnie, z trakcją bardzo przyczepne jest, ale jak już wyłączymy trakcję, to dosłownie jakbyśmy lecieli po lodzie, nie? Ładnie nawet brzmi, jak na serię, to naprawdę robi robotę. Strasznie jest ślisko, jest mgła, ale poczekamy, później ma wyjść słoneczko, więc wtedy się bardziej przejedziemy. Teraz lecę do domku szybko. No, ale z włączoną trakcją bardzo ładnie kleje. O dziwo. Dobra, zaraz będzie Nikola.
Powiem wam, że sztosowo się tym jeździ, naprawdę. No w końcu to jest auto za prawie pół bani, a naprawdę tym się mega, mega dobrze jeździ. Bez trakcji to w ogóle sztosik. Idzie to tak wyczuć. Powiem wam, pierwszy raz w MC w ogóle. Znaczy jeździłem M8-ką detailera, którą miał, ale ta M2 to jest sztos. Naprawdę polecam każdemu sobie raz w życiu wynająć jakieś autko na dzień, dwa i się pobawić tak solidnie, nie? Jest mega sztos. Mamy ten tryby, tu są M2, M1, można sobie ustawienia pod siebie, o kontrolę trakcji, wszystko ustawić pod siebie. To jest mega przyjemne, ten panel też bardzo ładnie wygląda. Teraz Nikolka wsiądzie, zobaczymy i reakcję na jazdę. Myślę, że się może troszkę bać. Fajnie, bo już słoneczko wyszło, sucho jest, więc to jeszcze lepiej idzie, powiem wam. A muszę teraz jechać jeszcze po części do Mustanga, zawiozę już mechanikowi, będzie dużo szybciej. Bo on teraz robi jeszcze jedno auto, więc wahacze i coś jeszcze tam było, zaraz wam powiem. Co się rozdupiło i to co 2 miesiące, kurde, cały czas przez to zawieszenie twarde na rajdzie. On się napompuje, to jest kamień normalnie. Drążek kierowniczy prawy plus końcówka, łącznik stabilizatora lewy, prawy. A później będę musiał zbieżność jeszcze zrobić, ale to już ogarniemy. Mega w rękach mi się podoba, że możecie sobie tu ustawić biegi, 1, 2, a nie na tych łopatkach, które kręcą się z kierownicą. To jest bardziej takie do jazdy. Ja i tak cały czas na łopatkach jeżdżę, ale tutaj to jest akurat fajne w tym, że sobie podczas latania bokiem możesz zmienić tym. Ojdzie Nicole. Dzień dobry. Jaki zabawkowy. Nie, co? No maluszek taki. Zabawkowy. No. Gdzie ma tylko? Gdzie mam? Ale on jest świeży z salonu. Fajna zabawka, nie? Widzisz jak Mustang, nie? Czy szybciej? Nie, chyba nie. Nie? Będziemy robić porównanie jeszcze. Mamy itemy do szprucla. W jednej części nie było, będzie na jutro, ale fajnie, że mamy w Jeleniej Górze sklep z amerykańskimi częściami. To taki pierdzielnik, i to całe wywala. On mi tu chce jakoś to skrócić, czy to, czy inne i powinno być git. Lecimy to zawieźć majstrowi, niech działa już i będzie jeździć autko. Lecim do mechaniora. Możemy puścić niezbędnego Jakuba, 5.0 Twin Turbo. I to jest nuta do jazdy w M2 i w Mustangach. I mam pozwolenie od niezbędnego na tą nutę, więc może być na filmie. Cześć. Z 5.0 do 5.0 Twin Turbo. Sąsiad f***a, kiedy wjeżdżam na podwórko, jedzie za mną ziomal, który leci bokiem M2. No daj zielony, o. Kierunek w BMW zepsute. A trakcja jest? Co wy tu szponcicie? Dawaj ją na czarno. Ha? Otagujemy ci furę. Tak? Tak. To weź 1L1P napisz. Dzień dobry. Z wami się już witałem wcześniej. Pimp my ride. Pimp my bike. Pimp my E36. Na biało? Nie, to podpłat. A to są te, które miałem w tym, ludzie. A, w gruzie. Znaczy dostałem do gruza, jak kupowaliśmy. Na głowie smarła? Ale olej mam, bo mi kapie. Patrz, zobacz, jakie twoje auto jest zajebiste. Dobra, cisnę. Trzymajcie się. No wiadomo. My już w domku. Pojeździliśmy. Ty się cieszysz. W domku. Motorzysta się zawsze śmieje. Zawsze przyjadę i my już w domku. Zawsze to mówię i rzeczywiście to mówię. Skopnęłem się. Byliśmy takie torty, patrzcie. Pesto jakieś pomidorowe. I tortellini. Muszę to spróbować, mięsne. I to pierwszy shot. Mortalcia. O smaku batonika mlecznego. Pozdrawiam Mortalcia serdecznie. Czy chcesz kawkę? Chcę. Teraz zrobię kawkę, a ty obiad. Ale świetny pomysł, piąteczka. Piąteczka. No to jest super pomysł, piąteczka. Ja cię tu trzymam, żebyś właśnie mi obiady robiła. Co ty myślisz? Ja będę głodny chodził przez ciebie? Bo mi nie zrobisz. A po co? To trzeba tylko wrzucić na wodę, tanku, dodać tego czegoś trochę, nie całe. I do tego suszonych pomidorków, których zostało z pesto. Uwaga, test zapachu. Na pewno nie będzie dobre. Uuu, chodź tu, pniu. I co, nie będzie dobre? Będzie zaro. Nie, pachnie sztucznością. Tak? Tak. Nie znasz GPS-a? Czego? GPS-a.
Kawę GPS, wiesz jak jest. Test kawy, proszę państwa. Dawaj, testujemy kawkę. Co? Jak taka 3 w 1 z saszetki. No. Czyli spoko. Nie lubisz takie? Nie. Ja na przykład lubię. Ja to smakuje jak woda. Co? No. Co jest to? Tortelinki. Tortelinki z mięsem. I do tego damy jakieś pesto pomidorowe i suszone pomidory. To jest przepis a la Jakub, sam to wymyśliłem w sklepie. W dzisiejszym odcinku Guwer upala i gotuje. Dałem pomidory suszone, takie coś, pesto i tortelinki mięsne. Sprawdzam to gówno. Dobra, nakładamy i testujemy. Dobra, test tortelinek z przepisem a la Guwer. Proszę państwa, wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Sprawdźmy to. Weźmy pomidora i to. Mega. Niedobre? Nie no, może być. Nie jest złe. Ale dziwny smak ma. Dziwne połączenie. Coś nie, coś potrafię. One są jeszcze surowe. Co? Jeszcze są niedogotowane. Co ty gadasz? No. Nie, kij. To tak chyba smakuje, wiesz? To mięso takie czulowe. No nie, no zobacz, że tu jest jeszcze ciasto normalnie surowe. Wiesz, jak oceniasz? Nie? Nie jadalne? Ja to zjem, bo głody jest. Jak ją skrzywiło. Nie polecam. Nie róbcie przepisu a la Guwer. Chyba, że to tortelinki znajdziecie z serem. No mówiłam, ale były tylko z mięsem albo z grzybami. Z grzybami mogłoby być lepsze. Pomidor z... Te? I... Sister? Sister? Hej, mój sister! Ty nie przejedzie. Trauma. Fajna? Ema? Mówię, że trauma, ale fajna, no. Fajna? Ta świnka. Świnka! Reakcja, Julki reakcja. A Waldek jest? Nie, chodzę gdzieś. Co tam? Śmieszne, ale słyszałam ją. Taka Ema? Zgadnij, ile taka Ema kosztuje? Tam dwójeczka. Więcej. Cholera. 350? Więcej. Cholera. 450, proszę pani. Za mało? No, ona jest nowa. Dopiero co ją przejechał te kilometry. Zobacz, ty jeszcze masz naklejki na M2. Gładziutko, nie? To samo mówiłem, że jak po lodzie by szło. I co, taka M-ka fajniejsza czy Mercedes? Wnętrze? Mercedes. Zewnątrz? Nie wiem. Chodź się domyślam. Z 1-0 do 5-0. Z 1-0 do 5-0. 0 do 5-0. Z 5-0 do 5-0. Dwi turbo, sąsiad się. Kiedy wjeżdżam na podwórko, jedzie za mną ziomal, który leci bokiem M2. Niebiescy się czają, ale znowu bijam to. Ginja 2, niezbędny to przejmuje. Very nice, trochę was szokuje. To nie family friendly, to kotu zapachu słów. Czasem nie bije zęby, nie szukajcie mi na słów. Takie jak ty, one pokazują rogi, jestem nietykalny. Wiedziałem jak było, teraz tylko łączę fakty. Teraz tylko łączę fakty. Jedna, druga, trzecia, next. Jedna, druga, trzecia, ex. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Lubię ryzyko, więc to wszystko.